Żeby się, żeśmy chcieli żyć, to musieli swoje porzucić i ustąpić się. Tyle, co oni wymordowali. A ostatni dzień w Kozakach, jak pani tam pamięta, ostatni dzień msza święta była, tak? Może ja nie byłam, nie pamiętam już tego. Aha. Jak to było, to nie pamiętam, tylko pamiętam swój wyjazd ze swojej ładnicy, jak to my tam nazywali. Aha. Pamiętam wyjazd, przyszedł wóz, załadowali co mieli na wóz, a ja krasuli na sznurek i za wozem. Jeszcze mi się kawał odeszła od domu, jeszcze mi się popatrzyła tak na swój dom, to do dzisiaj go widzę. Na tą szczechę, na tą stodołę, na podwórko, do dzisiaj w oczach mam. A więcej co mogę powiedzieć? Poszli my na piechotę do Złoczowa. Do Złoczowa było kawał drogi, bo było od nas ze 2 kilometry, a później tam 7. Dalej od Kozaków już no, do Złoczowa. A przez Złoczów i na stacji to jeszcze było ze 2. Ja nie wiem, wiele tam było, bo ja... Tak, bo i na piechotę się szło. Zaszliśmy tam, no i czekaliśmy na wagony. Zanim wagony postawił. Ja nie wiem, kiedy wiele my stali. Czy my stali dzień, czy my stali 2, czy więcej. Zanim wagony przyszły. No i później przyszły wagony, załadowali nas na wagony. To znaczy, my się sami załadowali. No i jak wyglądała ta podróż? Ciężko. Deszcze padali. Wagon odkryty był. My nie mieli wagonu z daszkiem. Wagon był odkryty, musieli na tym deszczu być, zmokli. No i różna pogoda była, jak wiatr zawiał, to tak zimno było. I schować nie było gdzie. No i tak jakoś jechali, 5 tygodni jechali. Bo my stali w Trzebinie tydzień na wagonach. W wagonach byśmy byli, tylko pociąg stał, nie jechał dalej, bo coś, nie wiem, jakieś trudności były. A później dojechaliśmy do Kędzierzyna, nas tam kazali się zładować na tory. No i zładowaliśmy się z tego ruskiego pociągu, bo to chyba tu inne tory, inne tory były, że tamten dalej nie mógł jechać. I przyszły wagony, załadowaliśmy się. I zajechaliśmy aż do Gorzowa, ale na zawarcie. Tam na zawarciu staliśmy, no i poszli nasi szukać miejsca, gdzie by to się usadowić. Nie znaleźli, jedziemy dalej. No jedziemy dalej, ale gdzie? Dojechali do Witnicy i mówią, że tu już dalej nie pojadą, bo tu już granica niedaleko. I Witnicy się zładowali. Później byliśmy na tych torach w Witnicy, ja nie pamiętam wiele. Czy dzień, czy... Ja już nie pamiętam. Przyszły wozy, bo tu gdzieś wozy były, ludzie już byli tutaj. Czy to byli zachodniacy, czy to byli jak, ja nie wiem. I dostaliśmy wóz, załadowali się na wóz i jechali szukać chaty. Przyjechali do Pyrzan. Szliśmy, to znaczy ja krasulę prowadziła, to ja nie jechała. I przyszliśmy do Pyrzan, to my się wszystkie nie pomieścimy i idziemy dalej. Zaszli do Świerkocina, to mało chat, to nie jeszcze idziemy dalej. Zaszli, my zajechali przez most, za most. No i którędy teraz? I tędy jest droga, i tędy droga, i tędy. To jedziemy tędy, na Okrze. Pojechaliśmy na Okrze. Zajechaliśmy na Okrze, a tam już ostatnie domy były, dalej nie ma domów. Nie ma drogi, nie ma domów, nic, wracać z powrotem. I powracali się ci, co byli pierwsi do przodu, to zostali ostatni, a te, co byli na samym końcu, to byli pierwsi. No i przyjechaliśmy do Pyrzan i tu już tak zostali, każdy sobie szukał chałupiny jakiejś i takiśmy już tutaj w Pyrzanach zostali. I taka była historia nasza.